Proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Najpierw krótka uwaga do wyborców. Jeśli nas oglądają, po raz kolejny możecie się przekonać, że nie jesteście już wolnymi ludźmi, jesteście niewolnikami państwa. Daliście się kupić za własne pieniądze, a teraz rząd skraca wam smycz po raz kolejny, no bo nie wolno wam się pochorować, no bo to będzie rząd kosztowało. Otyli żyją krócej płacą podatki, a więcej korzystają ze służby zdrowia, więc tak nie wolno. Ale ci, którzy nie myją zębów, też żyją krócej, więc pytanie do pana ministra, kiedy kontrolę czystości zębów? I drugie pytanie, jak się panu podoba idea, bo Coca-Cola zaczynała tam z tej ustawy wyłączamy suplementy, diety i wyroby medyczne. Coca-Cola, pamiętamy, zaczynała jako lekarstwo, więc co pan powie na pomysł, żebyśmy znowu po 150 latach kupowali Coca-Colę w aptece? Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł...